Szczyt klimatyczny TOGET R, Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego. Witam Państwa, Marcin Piasecki, jest ze mną gość, pan Henryk Borczyk, wiceprezes zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Dzień dobry. Dzień dobry, panie dyrektorze, dzień dobry państwu. Panie prezesie, jakie są priorytety, jeżeli chodzi o zrównoważony rozwój, ochronę klimatu, ochronę środowiska w ogóle na tym poziomie właśnie metropolitalnym? Jakie tutaj macie te podstawowe punkty strategii? No, wyzwania są duże. Oczekiwania względem, strategiczne oczekiwania mieszkańców metropolii wobec organizacji metropolii to jest zielona metropolia. Na tej kanwie budujemy różne projekty, różne wyzwania, różne zapisy strategiczne. I to można powiedzieć od ochrony powietrza poprzez ekologiczny transport, skończywszy na gospodarce odpadami czy zainteresowanie osadami, a jeszcze wcześniej poprzez wody opadowe, tak. Proszę mi powiedzieć, w jaki sposób łączycie jako metropolia, Związek Metropolitalny, te różne lokalne, miejscowe interesy, obawy. Najprostszy przykład, instalacja, jeżeli chodzi o kwestie odpadów. Z tym są olbrzymie problemy lokalizacyjne. W dużej części, zresztą w dużej mierze zrozumiałe. W jaki sposób dogadujecie się z lokalną społecznością na tym poziomie właśnie szerszym, w momencie, kiedy społeczność na przykład czegoś nie chce, jakichś przedsięwzięć związanych z kwestiami środowiskowymi? Tak, panie redaktorze, ja nawet troszeczkę krok w tył zrobił i powiedział tak. Metropolia to jest 41 gmin. Czyli sporo. 2 300 000 mieszkańców. Jedyna metropolia, która ma swój ustrój uregulowany ustawą. I rzeczywiście wszystko fajnie, wszystko pięknie. Jest pewien katalog zadań własnych metropolii, ale w tym wszystkim jest też to metropolia dość trudna, dlatego że jest w pewnym sensie miejsko-wiejska, tak? Bo są duże miasta, jak na przykład Katowice, powyżej 300 000 mieszkańców, ale też gminy, które mają parę tysięcy mieszkańców. To rodzi różne problemy, w tym głównie transportowe, ale na pewno łączy nas środowisko, tak? I ochrona tego środowiska. A może zapobieganie degradacji temu środowiskowi, bo to na przykład taki smog, zanieczyszczone powietrze, ona nie pyta się nas, a czy jesteście gminą wiejską, czy jesteście gminą miejską, czy gminą miejsko-wiejską, tak, czy miastem dużym na prawach powiatu, tylko po prostu sobie szkodzi mieszkańcowi drugiej gminy. Po prostu nie ma granic. I od tego jesteśmy, tak postrzegamy rolę Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, żeby te problemy rozwiązywać. I rozwiązujemy je na przykładzie takim jak związki międzygminne, jak zadania, które realizujemy przy organizacji transportu na zasadzie pewnych porozumień. I tak mamy porozumienia dotyczące walki ze smogiem, realizujemy program z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska związany ze Stop Smogiem. Tak? Jest taki duży, flagowy, problematyczny z punktu widzenia realizacji program Stop Smog. Realizujemy programy dotyczące termomodernizacji, efektywności energetycznej i przedstawiamy na zgromadzeniu, że jest taki pomysł, jest taki program, jest taki problem. Znaleźliśmy na to dofinansowanie na przykład z EBI, czy z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, czy z programów unijnych. I wtedy chętne gminy przystępują do porozumienia i tu jest odpowiedź na pańskie pytania, w jaki sposób gromadzimy tą lokalność społeczną, no to właśnie technicznie w ten sposób. A proszę mi powiedzieć, wspomniał pan o realizacji tych różnych programów. Czy można tutaj mówić o sukcesie? Czy jeszcze została jakaś, do sukcesu została jeszcze jakaś przestrzeń, jakaś droga? No nie wypowiem się za mędrcem greckim, tak, który bardzo dużo wiedział, a stanął i powiedział, stoję jak na brzegu oceanu i
to jest piękne, mieć głód tego, co jest jeszcze do zrobienia, a do zrobienia jest wiele. Ale też mamy swoje sukcesy, które zrobiliśmy, bo podpisaliśmy porozumienie z 11 gminami na realizację programu Stop Smog. Podpisaliśmy porozumienie z 26 gminami na tą część przygotowawczą dla instalacji termicznej utylizacji odpadów. Podpisaliśmy porozumienie z kilkunastoma gminami na realizację programu termomodernizacji, przygotowanie programu, czyli tą część projektową, ale już nie przygotowawczą projektową, tylko stricte projektową dla budynków wielorodzinnych w programie Elena, dofinansowane w 90% z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. A proszę mi powiedzieć, wspomniał Pan o tym, że zostało wiele do zrobienia. Co zostało do zrobienia? Co jest choćby wybudowanie takich instalacji, jednej dużej, bądź teraz już jesteśmy bliżej kilku mniejszych instalacji termicznego przekształcania odpadów. Napotykamy tu na ogromny problem, tak? Problem formalny, bo szliśmy, bardzo dobrze nam szło, tak? Najpierw uchwała zgromadzenia intencyjna o budowie takiej instalacji, później już wykonawcza też uchwała powołująca spółkę celową i nagle pach. Rozstrzygnięcie nadzorcze. Co to znaczy pach? Aha, rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody pokazuje tak ucięciem nożem pewnej drogi, którą sobie wytyczyliśmy, bo wojewoda uchylił nam tym trybem nadzorczym tą uchwałę. No i tak, i teraz krążymy wokół polityków, staramy się o zmianę w parlamencie ustawy ustrojowej dla Związku Metropolitalnego o poszerzenie katalogu zadań, który w znakomity sposób uprościłoby te działania. Ale to trwa, tak. Oczywiście zaskarżyliśmy to rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody. Ono w tej chwili po wojewódzkim sądzie administracyjnym jest w NSA. Nie znamy jeszcze terminu rozprawy, ale nie czekamy, tak? Nie chcemy, bo jakby działamy na okrętkę i podpisujemy porozumienie z gminami na realizację takiego przedsięwzięcia. Jest to mozolna, długa droga, tak powiedziałem, na okrętkę i wokół tego problemu zgromadziliśmy 26 gmin, które chcą w ramach metropolii, w ramach tego związku metropolitalnego to zrobić. Na koniec zapytam jeszcze o mieszkańców. Na ile mieszkańcy popierają Wasze działania właśnie w tym względzie? Na ile istnieje i funkcjonuje ta świadomość ekologiczna, świadomość środowiskowa, świadomość klimatyczna. Czy to jest raczej ludziom tak obojętne? No jeżeli robimy, można powiedzieć, eventy, tak? Ale my to nie postrzegamy jako eventy, tylko przedsięwzięcia uświadamiające, edukacyjne, związane z ekologią, choćby na przykład łąki kwietne, czy zagospodarowanie wód opadowych, to widzimy ogromne zainteresowanie i to nie tylko mieszkańców, ale również organizacji pozarządowych, bo tak mamy ustawiony przy wysiewach łąk kwietnych w miastach tak regulamin, że organizacje pozarządowe zgłaszają się, najpierw uzgadniają miejsce wysiania takich łąk w poszczególnych miastach, zgłaszają się do nas i dostają dofinansowanie do tego projektu. Także ta świadomość jest bardzo duża, oczekiwania są duże, ale jest jeszcze co innego w aspekcie gospodarki odpadami. Dostrzegamy ogromny wzrost i progres, jeżeli chodzi o kwestie wzrostu opłaty śmieciowej w poszczególnych miastach. To też działa na świadomość. My oczywiście najbardziej cenimy sobie taką samoświadomość ekologiczną, klimatu, tego, że powietrze, zanieczyszczone powietrze nie ma granic i muszę wspólnie, metropolitalnie o to dbać. To najbardziej cenimy, ale też nie bez znaczenia widzimy wpływ pieniędzy, tak, kosztów na ochronę środowiska, na zaniedbania, które w tym dziedzinie są, na choćby likwidację indywidualnych, starych
kotłów węglowych na nowoczesne ogrzewanie. To też wpływa na zainteresowanie się takimi programami przez społeczności lokalne, przez mieszkańców Górnośląsko-Zagłębowskiej Metropolii. I to są dobre wieści. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem był pan Henryk Borczyk, wiceprezes zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Jeszcze raz dziękuję. Dziękuję bardzo, dziękuję państwu.